Sięgasz do napraw? Ale napraw musiałem rzeczołka, a nie napraw barykadę. No dobra, ale przynajmniej wiemy, że ty możesz rozbrajać bomby. Ty jedziesz do przodu. Będziesz wszystko powoli sobie rozbrajała. Bardzo dobrze ci idzie, wiesz? I rozbroisz wszystkie. Dobra, pięknie. Bardzo mi to pomaga. I teraz tylko zejdź z drogi mi. Teraz ja rozumiem, że przejadę przez to, co nie? Nawet jak nie, to przejadę obok. To nie szkodzi. A ja nie mam już ruchu. Dobra. To jest anomalica tak naprawdę. My się ruszymy, bo i tak będę chciał, żeby ona była tam. Ja tak nie musimy się ruszyć. Przynajmniej tutaj. Dobra, zostawiamy. Więcej punktów ruchu ja nie potrzebuję. Nie, to jest koniec, tak. My tak musimy czołgiem przejechać dalej, załatwić resztę czołgiem. Alicja otworzy drzwi dla reszty składu. I reszta składu sobie po prostu się wysypie. I my pójdziemy tam, bo stamtąd ciągle idą wrogowie, to my tam się udamy i zniszczymy ten most. Chyba granatem będziemy w stanie. Chyba nawet będziemy musieli, bo przez taki mały most chyba nie przejedziemy. I tak, i teraz ty mnie zabijesz, co nie? Tylko jak zacznie strzelać czołg, to wygraliśmy. Jak nie zacznie, to przegraliśmy. Co? A to... Aha, to rozumiem, że... Szturmowcy mogą się zamienić w... Ała. Szturmowcy mogą się zamienić w... miotaczy gazu? Znaczy... Oryginalnie to pewnie miało być miotacze ognia, ale także wątpię, że tak coś by mogli wprowadzić. To są miotacze gazu. Szturmowiec czy miotacz gazu? Ja wiedziałem, że on robił AOE tym, ale jeszcze bliższy zasięg niż normalnie strzela się. Taki jeden miotacz by się przydał w naszej drużynie. Ale nie więcej. Dobra, mamy dużo punkciorów. Tak, my pochodzimy na pewno teraz z tobą. A ty też normalnie strzelasz. Won. I my musimy w to też strzelić, bo inaczej nie przejedziemy, ale my tego nie możemy zrobić. Nie możemy. Nadję za chwilę podniesiemy, to jest żaden problem dla nas. Czołgiem też możemy? Chciałem podejść Alicją specjalnie. A my czołgiem też możemy, dobra. Spoko, fajna informacja. I jeszcze raz, żeby... tego nie było przede mną. To jest największy problem. Mamy lancierów tam. Musimy podejść Alicją obowiązkowo jak najdalej przed twarz mu i walnąć kuleczki w główkę. Znaczy jak zdrobniale walnąć kuleczki w główkę. Ile ja cię zabiję za 27? Dobra. Trzymaj, jedz. Mi zależało, chłopie, tylko żeby tobie się armor zniszczył przed tobą. A, nie masz amunicji, ale nie masz granatów, to nie szkodzi. Bo teraz... O, trafiłeś. Raz chybiłaś z takiej odległości, nie wiem jak to możliwe, ale okej. I teraz tak, szybciutko tutaj. Aktywujemy to. Reszta nas już nie obchodzi, sobie kończymy turę. Czy wy wszyscy się tam przeniesiecie? Right. Tylko jedna osoba.
Ta, która klikała, czyli jedna, dobra. W dół śmieciu. Więcej erozji. Teraz moja kolej. No i pięknie. I nam został tam ostatni tylko Lancier. Okay, ile mamy punktów? Mamy 3 punkty. A, tu jest jeszcze ten. Ej, ej, jak on nam trafi w plecy, będzie niebezpiecznie. Dobra, pięknie, Alicja. Bunk nie ma. To jest scout? Czy to jest... to jest scout, dobra. Nie, musimy dalej ruszyć się Alicją ze względu na to, że... Lancier zbyt duże zagrożenie dla nas. I mamy tu ostatniego jeszcze, skauta elitarnego. Czy nasza Alicja zginie pod jego strzałami? Nie wiem, ale nie ryzykujemy. Wymęczamy postacie, jak się tylko to jest możliwe. Dobra. Rosie wykonała piękną robotę razem z Alicją. Jesteście bezpieczni, dobra. To tyle. Nie mamy już punktów. Muszę to sprawdzić, bo tutaj mamy na dole też możliwość transportowania się. Dzięki temu transportowaniu mogę uaktywnić przejścia. Dobra. O, tutaj właśnie w tej linii D, czy możemy po prostu zrobić, że te na dole przejście nam się uaktywni, czy nie. Strzelasz byle gdzie. Bo tak, czołgiem możemy wjechać tutaj i pojechać tędy, to ja rozumiem wszystko, ale czy możemy pojechać tędy tutaj i uruchomić to? Wtedy można byłoby tu wejść lancierem i zastrzelić to. Co o tym sądzicie? To brzmi jak fajny plan. Zróbmy go, tylko najpierw... Już nic nie ma, tamten strzela, dobra, nie strzela. Możemy pojechać, dobra. Ride. Tak, możemy uaktywnić to. Działamy. Snajper! O! To mnie zaskoczyło. Dobra. To tak serio, co? Tu poczekaj chwilę. Jeszcze raz. I naprawdę? A teraz? Przepraszam, to też jakoś unikniesz? Nie. Padł na granat i go nie zabiło. Dobra, ja mam pomysł, po prostu spadaj. Nie obchodzi mnie to. Right. Stój sobie, spoko, mi to nie przeszkadza. Nie ma mostu. Whatever, niech on sobie tu stoi, nie wiem. Ja zrobiłem to, co chciałem. Możemy jechać dalej. Możemy jechać teraz i się przetransportować wyżej. Tylko jest problem, bo tam jest... Tam ich pojazd durny zacznie do mnie strzelać. No właśnie, dobra, jeszcze zrobiłem jedną rzecz, bo ja nie mam
Engineera, potrzebuję Engineera. Czy mogę znowu Nadię wziąć? Albo koło teraz? Nie, weźmy... Klaudia, co? Bierzemy Klaudię. Klaudia się nam przyda w następnym odrodzeniu. No ja chcę dojechać tylko dotąd, żeby się zrajdować wyżej. Hatfu na was. A to w ogóle jesteście nietargetowalni. Dobra, zostajemy i tu jest mina, czyli czekamy aż przyjdzie nam Klaudia i to odblokuje. Nie chcę wjeżdżać na tą bombę, naprawdę nie chcę. Ile tych pociągów? No wiedziałem, że sobie strzelić i co z tego? I znowu sobie strzeli. Cholera, Rosie. Tutaj ktoś jeszcze idzie. Tutaj mamy Lanciera. Lancierem się zajmiemy. Rosie zajmie się na dole tym wrogiem. A tutaj jest dwóch Lancierów. Potrzebujemy tam skauta. A wy sobie strzelacie tutaj. Ja sobie nie daruję, ja zabiję tego snajpera. Choćbym miał w niego lancierem strzelać, trudno, ja go zabiję, go nie będzie. I wy sobie odjeżdżacie gdzie? Ej, gdzie wy odjeżdżacie? Przepraszam. Okej. Okay. Strzelacie tutaj, luz, mi to nie przeszkadza. Ja dostaję punkty, są. Przepraszam, czy te... Jeszcze bardziej tutaj, och, cholipcia. Niedobrze, dobra. To się stąd szybko wynoś, zanim umrzesz. To jest Lancier. To luzik, szczerze mówiąc. Won mi stąd. Problem z głowy. Tak, najważniejsza rzecz to jest Klaudię. Przesunąć jak najwyżej. Snajperzy są tu w ogóle nam niepotrzebni, przynajmniej ja nie czuję tego. Jedynie, że właśnie do czołgu teraz dosłać snajpera, żeby zajął się tymi lancierami, ale... Snajper za mało ma ruchu, żeby mógł takie rzeczy robić. Kolejna jeszcze. A tu jest jeszcze czołg. O, cholipcia. Right. To pytanie, czemu ja nigdy nie korzystałem z tej umiejętności? Ja bym tu walnął snajpera w tym momencie. A nie, right to chyba, że chodzi na dół. Dobra, nieważne. Zostajemy. I tak, Alicja. Proszę cię. No, w końcu. Ile ty unikałeś nas? Jesteś najgroźniejszym przeciwnikiem, który był na razie. Dobra, bierzemy Alicję, jedziemy. Ciuchcią sobie. I gdzie nas wysadzisz? Wysadzisz nas w super miejscu. Jedziesz dalej. Trafiłaś do Klaudii. Twoje zadanie jest bardzo proste teraz. Pozbędziesz się lancierów po tym, jak nasz Welkin ich osłabi. Welkin osłabił. Przepraszam. Przepraszam, nie chciałem. Za blisko stałaś, moja droga. I po prostu wjeżdżamy im do bazy. A mają taką sobie ochronę. I po kolei. Bo wy jesteście teraz dla mnie najgroźniejsi ze wszystkich. Możecie mi czołg raz zniszczyć, od tak po prostu sobie strzelić jest po nim. Jeśli traficie mi w tył.
Zostałeś jeszcze ty. Dobra, i po sprawie, załatwione wszystko. Ile ty masz ruchu, powiedz mi, moja droga? Trochę masz, czyli dostaniesz się tutaj. Ej, fajna ta mapa, bo naprawdę trzeba trochę pojeździć, trochę pomyśleć i mamy 9 tur, a tak naprawdę jedyna moim zdaniem taka dłuższa misja, przy której się bawiłem. Nie mogę Largo tu podejść. Dobra. No, jedyna taka dłuższa misja, przy której się właśnie bawiłem, to było w tym lesie, co mieliśmy taki wielki naprawdę czołg do zniszczenia. A tak to reszta to taka króciutka była, moim zdaniem. Więc się cieszę, że w końcu coś dłuższego. Tak, i trzeba pokombinować, tym przejść tu, tym przejść tam, a nie po prostu ślepo jedziemy po prostu naprzód i niszczymy wszystkich ze sobą. Co mi się podoba. No, mamy przejścia, oddzielone mapy. Super, mapa naprawdę świetna. Ojoj, dobra, spokojnie. Właśnie jeszcze sporo przed nami. Trafiłeś w barierkę, tak? Rozumiem, że trafiłeś w barierkę. Kurczę, Largo, a ty jesteś na low. Jeśli czołg zechce w ciebie trafić, to jest po tobie. A czołg zechce w ciebie trafić? Nie. Czy on mnie otoczy i trafi mi w tyłek? On chce mnie otoczyć i trafić mi w tyłek. Czy on chce mnie po prostu starana? Nie, no jak mówiłem, w Largo. Także Larga trafił za 10. Jak jesteśmy w takiej sytuacji, to my przejdziemy koło niego, czy nie? Mapa powinna być wyżej, żebym wiedział, gdzie on się transportuje. Dobra, transportuje się na środek. Sobie strzelasz tutaj. Largem nie przejdę. Zacznie tu mnie strzelać. A mogę zrobić coś po prostu takiego? A strzelaj sobie, gościu. Jeszcze nie. I do widzenia. A, tu jest baza do przejęcia i tutaj są ludzie do zniszczenia. To lecimy dalej. Alicja? Defense down. Trudno. Po problemie. Przejmiemy sobie bazę teraz. Cieszę się, że jesteś szczęśliwa. Ja również. Occupate. Dobra, mamy bazę. W dół. My jedziemy czołgiem dalej. Ciebie przejedziemy. Ze względu, żeby ciebie przenieść i zniszczyć ci obronę. I to jest zablokowane. Musimy tu podejść scoutem. Szczerze mówiąc, tą misję dałoby się wykonać tak naprawdę tylko z Wilkinem, Alicją, jakimś engineerem, załóżmy Claudią, Rosie. Skończyliśmy. Niepotrzebni są tutaj, niepotrzebni są ci snajperzy. Largo się trochę przydał. Ale reszta jest totalnie niepotrzebna. Muszę pamiętać, żeby następnym razem mniej naprawdę brać jednostek na misję. Bo ja nie muszę ich wszystkich wykorzystywać. Nie, moja droga. Pięknie, 4 śliczne headshoty. Biegniemy. Twoje zadanie jest teraz proste. Aktywujesz to. Pytanie, czy ja chcę jechać dalej, jak tam jest... jak tam jest ciuchcia? Ile ty masz HP? Jesteś na maksa prawie? Nie, no to przeżyjesz na spokojnie.
Jedziemy dalej. Jak przeżyjesz, no to na spokojnie. I to jest który most? A w co ja mam trafić? A bo ty tu postawiłeś tą bombę, spoko. Ty tak serio, co? Welkin, ty tak serio? Błagam. Cholipcie. Dobra, udało się takim sposobem. I udało się. Dobra, spoko. Spodziewałem się jeszcze gorszego czegoś tutaj. Nani? Nieznane wibracje. Bój się. Dobrze wam tak. No i bardzo dobrze. Pozbyliśmy się generała, chyba zabiliśmy go. Jak pięknie to do wody skoczyło. Abajo, Gregory. Cyni. Sokoreshao. O! Jesteśmy medal nawet, mamy osiągnięcie. Zbyliśmy jakąś snajperkę wroga. I medal. Dostaliśmy medal, moi drodzy. To co, lecimy już do końca. Lecimy do końca. Wow. Dlaczego? Konna koto. Konna tatemono ni muriyari oshikomete. Hio hanatsu nante. Dlaczego? I wiecie co? Dla mnie to jest totalny skurwysyn po prostu. Ja rozumiem, że wszystkie chwyty dozwolone, żeby tylko pokonać wroga, żeby tylko jak największe straty im zrobić, ale leżącego się nie kopie. Kurczę, zaprowadzić ludzi jak bydło do jakiejś chaty i wszystkich spalić, no to jest po prostu skurwysyństwo. No ale my jako naród polski trochę chyba o tym wiemy, co? Ale wiecie co, cieszę się, że Rosie trochę przejęła się tymi ludźmi, bo niby to są Darkseni, ona ich nienawidzi, ale jednak małe współczucie jest, ale to chyba wzbudziło współczucie u niej ta mała dziewczynka, która właśnie umarła. Wiecie co, nie dziwię się, że ona chce zemsty. Ja również bym chciał. Tyle tylko przeżyło? Mało. Rosie chyba właśnie polubiła Darksenów, jak tak widzimy. Co tam sądzicie?
dobrze, będzie w końcu z nimi współpracowałaś, będzie dogadywała się z Isarą. To jest naprawdę świetna rzecz. To smutno się trochę zrobiło, szkoda, że tyle osób zginęło. A wy już szczęśliwi jesteście, tak? ファウゼンそう。 No proszę. Ale czekaj, ty wyglądasz jakbyś był dowódcą Zaka. お前さんたちの招待に配属されたから、これからよろしく頼むよ。よろしく頼むって。あんた戦えるのかよ。ダルクスの生き方がどうとかって。まあ細かいことは気にすんなって。これでも戦車兵としての実戦経験もあるんだ。俺が登場するのは小型の戦車だが、歩兵のサポートなら任せてくれ。 それにこの隊長さんに興味があってね、一緒について行ってみたいと思ったのさ。え、僕に？まだ少ししか話してないが、人とは違った面白い考え方するなってな。そう言われても特にみんなとずれた考え方をしてないと思うんだけど。 Rozliczymy ze zawiedziona, przeszłam więcej jeden więcej Darksend w drużynie? To chyba dobrze, ty się powinnaś cieszyć. Dobra, i mamy księgę 11, moi drodzy. Dużo rzeczy odblokowaliśmy, tak. Widzimy tutaj parę rzeczy, ale zanim do tego pójdziemy, ja nie chciałbym chaptera, chciałbym menu. I chciałbym się udać do bazy naszej, bo chcę coś zobaczyć. Command room, właśnie to. Mamy Jay nową. Fajne, ale... Czy ja chciałem tu zobaczyć nowych? Mamy... No i mam właśnie Oscara i Cezarego, moi drodzy. Fajnie. Ale ja bardziej chciałem zobaczyć... Nie możemy wyrzucić parę osób, ale mi chodzi, żeby właśnie... Nie mamy, dobra. Ja dobrze zrozumiałem, że Zaik będzie u nas w drużynie jako dowódca czołgów czy coś takiego? Bardzo... O tak, idziemy tutaj jeszcze. Idziemy tutaj. A mi dobrze jest ciebie widzieć ponownie, również. Bo jak pamiętacie, mamy... dostaliśmy wcześniej karteczkę i teraz, że mamy medal i prawdopodobnie teraz możemy je odebrać. Tutaj. Kuni no tame ni tsukushita katagata ni tai
して、その労を評価し、報いるのが国家の務めです。勲章や褒章という形でしかそれを表せませんが、どうか胸を張って受け取ってください。はい。ありがとうございます、コーデリア姫。この一件だけではありません。あなた方の活躍はよく耳にいたします。私は改めてその働きに応えなければなりませんね。ベルキン・ギュンター少尉、こちらへ。To jest krok w przód, a nie wystąp czy zaszekaj. Dla mnie to będzie krok w przód, mój drugi kolego. To jest krok w przód. Jest to samo co wystąp oczywiście, ale... jakoś krok w przód mi pasuje. I tak, mamy medal Fozen. Mhm. Dostaliśmy też drugi medal, wcześniejszy. I to jest medal jaki? Bo nie wiem. A kolejny, dobra, przepraszam. Lancier Galdi. Crimson Heart. Trzy medale. Czy medale nam coś dają, czy są po prostu ozdobne? Tak, i dostaliśmy jeszcze bronię, moi drodzy. 4 sztuki. Szturmowca jakieś broni ładne dostaliśmy. Ale też 4 sztuki. Nie, 1 sztukę, moi drodzy. Lansę jakąś piękną dostaliśmy. Idealnie dla Largo. 1 sztukę. Okej, czyli mamy ładne broni dostaliśmy. Ej, pięknie. Jedną lansę. Jedną... karabin szturmowy i 4 do scoutów. No ale dobrze, moi drodzy, sobie tutaj już poza odcinkiem porozdzielam te wszystkie rzeczy, pododaję, a na razie wam dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podoba. Trochę wyszło nam 2 odcinki, ponad pół godziny odcinki będą. Kurczę, mega dużo, no ale dobrze. Ja dawno nie siedziałem i nie tłumaczyłem, to dla mnie będzie to idealna powtórka przed lekcjami angielskiego. A więc dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do komentowania, lajkowania, subskrybowania i zachęcam szczególnie do komentowania, żebyście pisali, co źle napisałem, jaki błąd jest w tłumaczeniu, bo to naprawdę pomaga mi też. No, a więc... Adios!